zacznijmy wszystko od początku. Dostałem kasetę Heavy The Andy Boys w 90 roku od ojca chrzestnego. Byłem zafascynowany tą kasetą. Stwierdziłem, że nic innego nie chcę robić, tylko rapować. Więc zacząłem sam próbować, jakby począłem pierwsze próby rapowane. I tylko, że widzisz, to była taka sytuacja, że ja nie myślałem o tym, że oni piszą te wszystkie teksty, tylko myślałem, że oni po prostu, to jest wynik ich improwizacji, tak zwanego freestyle'u, więc jakby u mnie wszystko zaczęło się od tego właśnie freestyle'u. Po roku czasu postanowiłem, że się podzielę ze swoim fascynacją z moim najlepszym przyjacielem Ahmedem. No i zarapowałem mu coś, no i Ahmed stwierdził, kurde stary, zajebiście, nie? No i potem wszystko jakby się potoczyło szybko, no bo jakby okres między 11 a 16 rokiem życia to praktycznie mija. Burza hormonów, mutacja, te sprawy. Przeszło, poszło, było, nie szło. W każdym razie poznałem w 98 roku najpierw CZ-a, potem Spinacza i to był jakby przełomowy moment w moim życiu, dlatego ponieważ chłopaki już robili to na dużo wyższym poziomie niż ja wtedy. Przede wszystkim mieli dostęp do dobrego studia, jak i mieli dużo, dużo lepsze skillsy z racji tego, że robili to i dłużej, i w formie profesjonalnej, i też mieli dużo większe plany. I pokazali mi przynajmniej, jak powinna wyglądać praca w studiu, jak się to robi od tej strony. Co no, nigdy nie ukrywałem, że to mi dało prawdopodobnie najwięcej ze wszystkich rzeczy, które robiłem w życiu, bo to był sam początek. I praktycznie, w sumie tutaj muszę powiedzieć, że dzięki praktycznie trzem osobom, to jest Kochan, Spinacz i Tomila, postanowiłem, że nagram solową płytę. I ja do dzisiaj pamiętam, nagrałem pierwsze cztery numery i podrzuciłem wszystkim znajomym. I kurczę, jak wtedy wszyscy propsowali, jak mnie nakręcili na to, żebym mógł to robić. No i to jest zajebiste, że w międzyczasie zostałem przez chłopaków jakby adoptowany do obozu TA, w którym nasze jakby gówniarskie różne jazdy spowodowały to, że no ja się tam no, po pewnym czasie oczywiście, to były niesnaski tylko z częścią grupy, nie ze wszystkimi oczywiście i to było, jak tak patrzę z perspektywy czasu, bardzo gówniarskie, ale no, jakby no, nie mogliśmy się dogadać po pierwszej płycie, może każdy miał jakieś inne swoje jakby marzenia, każdy miał inne cele. Każdy zliczył, że ta pierwsza płyta będzie hitem, ponieważ że każdy się nią zajara w Polsce, ponieważ była to płyta, która moim zdaniem wyprzedziła o dużo swoje czasy. Gdyby ta płyta na przykład wyszła teraz, moim zdaniem ludzie by zupełnie inaczej tę płytę odebrali. Zresztą to dzisiaj się spotykam z opiniami, że pierwszy obóz to masakra, że płyta ponadczasowa i tak dalej. Ale no mówię, to było wszystko, to był nasz specyficzny łódzki charakter, który właściwie w Łodzi wyrósł, w Łodzi dojrzał, jakby był zawsze nacechowany bardzo sceną amerykańską, czyli my braliśmy wzorce nigdy nie z polskiego hip-hopu, tylko zawsze braliśmy wzorce z hip-hopu z Nowego Jorku, czyli Jungle Brothers, Tribe Called Quest, wszystkim tym, co jest temu pochodne i to było dla nas niesamowite przeżycie, że w ogóle mogliśmy w tym uczestniczyć. Wieczory w studiu, w teatrze studyjnym, to do dzisiaj pamiętam i będę to pamiętać do końca życia i to był najpiękniejszy okres prawdopodobnie w moim życiu, jeżeli chodzi o początki hip-hopowe, bo to było jakby 10 lat początków, gdzie ten rok między 98 a 2000, praktycznie 2 lata, to był naprawdę niesamowity okres. Zresztą, kurde, przeżyliśmy niesamowite rzeczy od akcji, jakbyśmy wrzucani, kurde, jajami na Bemowie do sytuacji takich, jak zapierdzielaliśmy freestyle z Peją w Jastrzębiej Górze i potem w Poznaniu, czy tak jadąc na parafanu na Grzybkę do Gniezna. No, niesamowite jest historia. Jeszcze wtedy była taka sytuacja, że spaliśmy po dworcach, nie było pieniędzy na nic, kurde, było to niesamowite, nie? Potem nasze drogi niestety się rozeszły, co prawda wiesz, do dzisiaj się bardzo szanujemy i jesteśmy kumplami. Nie ze wszystkimi, ale z większością. I jakby wiesz, no ja tutaj jakby wiesz, nie będę ukrywać, że obóz TA, LWC, Afront to jest jakby moje korzenie. I jestem z tego dumny, bo w moim hip-hopie wydaje mi się, że słychać do dzisiaj bardzo duże wpływy wszystkich moich znajomych, z którymi robiłem rap w dzieciństwie moim.
Potem bardzo, bardzo pamiętam taki koncert, który był we Wrocławiu, który graliśmy, to był chyba bodajże pierwszy nasz koncert z płytą w ogóle poza miejscem zamieszkania, gdzie graliśmy z Planet Asia i z Peplowem. I to było niesamowite przeżycie, że mogliśmy tam być w ogóle, poznać Planet Asia, Peplowa. No to było niesamowite. Znaczy dla mnie Peplow to była akurat Planet Asia, to wtedy był młody kot, dopiero zaczynało się to wszystko wokół niego dziać. Był świeżo po wydaniu pierwszej płyty Scully Agents z Rasko. I jakby no jeszcze nie był mi tak znanym jakby raperem, jakim był Peplow, który był dla mnie no jeden z moich ulubionych z Hieroglyphics Family i jakby no jarałem się wszystkimi jego undergroundowymi dokonaniami. Te wszystkie zdarzenia, jak i przede wszystkim tutaj upór mojego, no dzisiaj już mogę powiedzieć brata, ojca chrzestnego mojego dziecka, moja najbliższa rodzina, czyli Kochan, on strasznie mnie dopingował przez całe życie i jak mówię tutaj, że obóz na przykład dał mi taki start hip-hopowy, że nakręcał mnie hip-hopowo strasznie mocno, Kuba mi dawał wiarę w to, że to co robimy jest słuszne, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że staramy się to robić w dobrym kierunku, że są ważniejsze rzeczy niż pieniądz, że cały czas są takie zasady jak przyjaźń, honor, duma, szacunek, że nieważne jest jak się bijesz, ważne jest co reprezentujesz, że nie należy się nikogo bać i że jesteś szczery do ludzi. I wydaje mi się, że w tym wszystkim Kuba odegrał bardzo ważną rolę, ponieważ on mi nie dał możliwości, tak samo Rudy jeszcze, muszę tutaj wspomnieć o Sikorze. To jest trzech moich przyjaciół, którzy nie dali mi zboczyć z linii takiej, że pieniądze, które w pewnym momencie zaczęły napływać, nie dały nas popsuć. Po prostu nie pozwoliły w ogóle doprowadzić do czegokolwiek w zmianie naszego sposobu życia, w stylu naszego ubierania, w stylu porozumiewania się, czy w reprezentowaniu własnej godności. Uważam, że jest to jakby moja największa cnót i bardzo sobie to chwalę, że ważniejsze wśród moich przyjaciół to, czy możesz na nas liczyć, niż to, ile możesz na nas zarobić. I to jest moim zdaniem jakby klucz do tego wszystkiego i za to będę... Dziękuję Ci, Kuba, za to. Dziękuję Ci, Rudy, dziękuję Ci, Sikor, kurde. Teraz niestety wszystkich nas wywiało w różne strony świata. Sikor siedzi w Belgii, Rudy dzięki Bogu siedzi w Łodzi, tak samo jak Kuba mnie wywiało pod Kalisz. I bardzo mi brakuje tego, żebyśmy się mogli w czwórkę zobaczyć i podwołać numery takie, jakie kiedyś robiliśmy, bo tak naprawdę od tych ludzi nauczyłem się jak żyć, jak sobie radzić z tym, że wszyscy Ciebie znają, a Ty nie znasz nikogo tak naprawdę i to jest, dlatego się tak na tym zatrzymuję, ponieważ to jest bardzo mocno emocjonalna dla mnie rzecz, ponieważ wszyscy ludzie, którzy słuchają mojej muzyki, mówię naszej muzyki, bo moja muzyka jest również muzyką moich przyjaciół, mojej rodziny. Na wszystkich płytach to jesteśmy my. To jest nasze życie. A ja dostałem od ludzi raj na ziemi. Raj na ziemi. I jestem za to im wdzięczny. Zresztą do śmierci będę wdzięczny, bo jak sobie myślę, od czego zaczynałem, to gdybym 10 lat temu sobie w moich marzeniach, jak sobie marzyłem, jaki będę za 10 lat, nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, że będzie to wyglądało aż tak pięknie. Chodzi to o to, że ja uprawiam najpiękniejszy zawód na świecie. Jestem kompozytorem, producentem. Obojętnie, czy jestem kompozytorem klasycznym, czy rozrywkowym, czy sampluję, czy nie sampluję, robię to, co kocham. Tutaj mamy po lewej stronie blok, w którym się wychowałem. To jest ten blok, o którym też rapuję w kawałku bloku. 11 pięter. Przemieszkałem tutaj 28 lat. No i w tym momencie właśnie jedziemy na moje osiedle. Mamy tutaj bardzo wielu przyjaciół. Tutaj wychowało się praktycznie całe Tabasco, ponieważ w tym bloku mieszka Tomila. Mieszkał Tomila. W tym bloku tutaj mieszkałem przez pewien okres czasu ja. W tym bloku mieszkali nasi praktycznie wszyscy znajomi. Za dawnych czasów tutaj było piękne boisko. Dzisiaj zostały tylko zardzewiałe bramki i bez siatki, jak i ogrodzony plac zabaw. To jest dosyć specyficzne osiedle. Jest to osiedle Andersena albo osiedle Skoczków, ponieważ powstało tutaj mnóstwo niestworzonych historii, a dwa, że mamy tutaj bardzo dużo osób, które zdecydowały się zakończyć swoje życie poprzez skok z 11 piętra. Lub też spadło z balkonu na imprezie, lub też chciało zrobić matce na złość i wejść do domu przez parapet.
co ja mogę powiedzieć jeszcze o tym siedlu? No, jestem złączony, wiesz, gdyby nie to osiedle, prawdopodobnie mój rap wyglądałby zupełnie inaczej. Tak naprawdę na tym osiedlu, mając 11-12 lat, wymienialiśmy się kasetami rapowymi takich ekip jak Heavy D and The Boys, jak pierwszy Cypress Hill, House of Pain, co chyba nie jest jakby wyjątkowo odkrywcze, ale to, że byliśmy wielcy i praktycznie to osiedle było wychowane na EPMD, to już jest troszeczkę dziwne. Powiem wam szczerze, że to jest moja oaza na ziemi. Kocham to osiedle. Jest taką małą wsią w mieście, ponieważ wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Stanę przy boisku do koszykówki. Tutaj odbywały się pierwsze freestyle w 1994-1995 roku przy tych stołach ping-pongowych, przy ławeczkach. Ostatnio graliśmy koncert w Irlandii. Podszedł do mnie kolega, który mieszkał tutaj na tym osiedlu i powiedział do mnie tak: stary, jak miałeś 14 lat i teraz freestylowałeś na stołach, to każdy się z ciebie śmiał. A dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Ja powiem szczerze, że gdyby nie to miejsce, prawdopodobnie nie byłbym takim człowiekiem jak dziś. Zdecydowanie nie. To miejsce mi powiedziało, kim chcę być w życiu. W wieku 14 lat wiedziałem, że chcę być raperem i producentem.